Witam Was cieplutko, moi drodzy. Dzisiaj przechodzę do Was z tagiem zimowy niespodnik. Zatakowała mnie Kate Emmy. Dziękuję Ci serdecznie, kochana. Będę mówiła troszkę ciszej, bo mały obok śpi, nie chcę go obudzić. Nie będzie tutaj, będą i kosmetyki, i akcesoria, takie dodatki, umilacze. Ale też, ponieważ nie mam tego zbyt wiele, to postanowiłam, że przytacham tutaj kilka rzeczy, bez których po prostu nie widać w moim domu. Zacznę może od kosmetyków. Zatem oczywiście pomadki ochronne do ust, bez których sobie naprawdę nie wyobrażam. Lata również, ale zimy tym bardziej. Tutaj mam i Necto, kokonat, kokosowa, śliczna, przepięknie pachnąca kokosem pomadka do ust. Mam ją również dzisiaj pod tą pomadką. Najwyższa chroni usta. Ona właśnie mnie ostatnio uratowała, jak mi bardzo popękały. I druga pomadeczka to jest Lip Balm z Primarka o pięknym zapachu takiej świeżej mięty. Czy świeżej mięty. Nie jest to mięta, że jak krople żołądkowe, tylko że śmierdzi, tylko pięknie pachnie, cudownie naprawdę miętą. Jeżeli dalej chodzi o pielęgnację, jak pielęgnację twarzy czy włosów, nic nie zmieniłam. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, to używam maseł, takich właśnie cięższych jakby kosmetyków, o cięższej konsystencji. I tutaj przyniosłam Wam dwa. Jeden to jest I Love. To jest truskawka, malina i takie tam. Ślicznie pachnie, tutaj jak widać już zużycie trochę jest. Co do tego masła, ono pięknie natłuszcza naszą skórę na bardzo, bardzo długo, że jak wieczorem się tym po prostu posmaruje i to nawet niewielką ilością, to na następny dzień do wieczora jeszcze to mam na skórze i czuję. I następny jest, który już widzieliście bodajże w moim pierwszym filmiku, Kingsley House Cocoa Butter Cream. Jeszcze go męczę, jeszcze mi została połowa, ale sprawdza się na zimę idealnie, więc przypuszczam, że po zimie już go wyczerpię. Jeżeli chodzi jeszcze o bluzie, to na pewno zwiększyłam częstotliwość robienia maseczek. To Wam przyniosłam, żeby Wam pokazać dwie. Obydwie są z perfekty. Jedna to jest jabłkowa maseczka na twarz, szyję, dekolt, wygładzająca, którą się nakłada na całą, natomiast zamiast kremu i rano się zmywa. Na pewno jest oczyszczająca, gruszkowa, która jest świetna. Dalej wiadomo, latem. Zimą niestety słońca nie ma, jesteśmy blade. Ja tutaj mam samoopalacz z Rossmana, rossmanowski w chusteczkach. Co jest z nim najlepsze, on w ogóle nie ma zapachu, w ogóle nie czuć samoopalaczem. Także to jest na pewno samoopalacz. Dalej przejdę może do zapachów, które uwielbiam. I tutaj mam dwie świeczuchy. Jedna to jest z firmy Glade Winterberry. Pachnie przecudownie świątami. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Na pewno na święta jeszcze dokupię ze dwie. I dalej jest następna świeczuszka. Niestety nie wiem jakiej firmy. To jest lawendowa. Też pięknie pachnie lawendą. Że sobie palę świeczuszki i się przy okazji też dogrzewam. No i oczywiście komin, który zakupiłam stosunkowo niedawno. Zawsze chciałam mieć komin, więc skąd chciałam, mówię, tam wezmę, kupię. I do tego kupiłam od razu dwa olejki. Jeden z nich to jest pomarańczowy, drugi jest truskawkowy. Także nie mam typowo na święta zapachu, ponieważ jak kochałam się też na olejki, to po prostu śmierdziały. Także to są te dwa olejki. A tutaj, jeżeli chodzi o kosmetyki, Wam nie pokazałam krem do rąk, bo wiadomo, że ręce nam się po prostu łatwo przesuszają zimą, zmiana temperatur, mróz, wiatr. To mam intensywna pielęgnacja bardzo swojej skóry, to jest krem regenerujący. Mi się on idealnie sprawdza, natomiast moja mama z tego nie była zadowolona. Ale naprawdę mi się bardzo sprawdza, szybko się wchłania i nawet jeżeli po nakremowaniu nim rączek będziemy na przykład podmywać naczynia, to on i tak zostaje nam na tych rękach, także to jest super. Dalej, jeżeli chodzi o akcesoria, to są na pewno rękawiczki, takie bez palców. One są z teranowej. Ja wam pokażę,
tutaj są wszystkie wolne paluszki, tutaj możemy sobie zakryć, że one są idealne, jeżeli chodzi na przykład, tak jak ja prowadzę wózek z małym, to sobie mogę zakryć i nie jest zimno, jak trzeba coś zrobić przy maluszku, czy na przykład wziąć coś torebki, czy napisać na telefonie, odsłaniamy palce i jesteśmy pełni sprawne, że tak powiem. Dalej jeszcze mam jedne rękawiczki, to już są jakby całości, to są czarne, to są skórki, to są akurat z River Island, takie, mimo że one są cieniutkie, to one naprawdę bardzo, bardzo grzeją. Czapek Wam nie pokażę żadnych, bo ja czapek nie noszę, nienawidzę czapek wręcz, tak, myślę, to już jest nienawiść. Oraz z szalami też się nie bardzo lubimy, także ich nie posiadam, także Wam znowu tym samym nie pokażę. Ale przyniosłam kilka ciuchów, żeby ten filmik nie był taki za krótki, że pokazałam tylko tam 5-6 rzeczy. Także zacznę może od sweterków. Tutaj Wam przyniosłam kilka. Jeden to jest taki długi sweter z H&M, z długim rękawem. Wygląda on tak, na guziczki, bardzo, bardzo cieplutki. Tutaj jeszcze ma sznureczek, możemy się związać w pasie. Następnym sweterkiem to jest taki dłuższy, który ma jakby zbudowane bolerko, również z długim rękawem, gdzie rękaw na końcu ma taki jakby ażurkowy lekko. Też jest dość długi na końcu, też ma takie samo wykończenie jak rękaw. Oczywiście sweter, który mam na sobie, może on nie należy na ciepieszy, bo ma duży dekolt i rękawy ażurowe, ale ja go uwielbiam. I ostatnim sweterkiem, który Wam pokażę, to jest ten biały, co Wam pokazałam, jest Allegro, nie wiem, czy Wam mówiłam. I ten jest taki jaśny, taki brudny róż z H&M, taki fajny, kudłaty na guziczki. On już jest takiej jakby normalnej długości, taki krótszy, z krótkim rękawem. Pod płaszcz czy pod kożuszek sprawdza się świetnie. Następnie jest płaszcz, który widzieliście w moim stroju dnia, z długim rękawem, z guziczkami, z tyłu ma paseczek taki, z kieszenie, już go widzieliście, także nie będę się rozgadywać na jego temat. I coś, bez czego sobie totalnie nie wyobrażam zimy, to jest chyba rzecz, którą najbardziej kocham w całej mojej szafy. Jest to piękny kożuszek z teranowej, który dostałam od mojego narzeczonego. Jest bardzo ciepły, dwóch rękawków ma takie wywinięte z kożuszkiem, jest na zameczek, tu kożuszek, kołnierz, możemy sobie postawić, spiąć. Teraz pewnie tego dokładnie nie zobaczycie. On ma tutaj kieszonki, tutaj ma na zameczek kieszonki. Ja z tym zrobię na pewno z tym zrobię z dnia, tak żeby sobie obejrzycie dokładnie, bo jest naprawdę mega ciepły, mega bardzo go po prostu lubię. I oczywiście zima moja nie może się obejść bez moich bamboszy, które też widzieliście w stroju. One również są z teranowej, z kożuszkiem w środku, bardzo, bardzo ciepłe. Też się przyniosą Wam dwie pary bucików, takich już bardziej może eleganckich kozaczków. Jedne z nich to są takie brązowe na odstawie, w kolorze takiego karmelu jakby. Również je miałyście okazję zobaczyć w stroju, na suwaczek. Tutaj mają takie do ozdoby paseczki i co jest mi fajne, że możemy sobie tutaj jakby przyregulować, jak mocno chcemy mieć spięte na łydce. To są te buciki. Jeszcze jedne kozaczki, które też bardzo, bardzo kocham wręcz. Są kozaczki bodki takie z Allegro na obcasie. Są cudowne tutaj z platformy. Uwielbiam buty, które mają tutaj platformę. Są mega wygodne, ciepłe. Tutaj są dość wąskie, także na moją nogę idealnie. Są z takiego bardziej meszku, takiego jakby zamszyku, ale mnie to nie przeszkadza. Są cudowne. I ostatnim takim moim akcesorium, bardziej takim ubranio, nie ubranio, tylko dodatkowym, jest moja torebka. Piękna jest, po prostu mówcie co chcecie, ja ją kocham. Ten ma swój taśny, mega śmiech, pompon, jest cała z kłaczków, w środku wygląda tak jak torebka, ale jest cudowna, do tego kożuszka pasuje naprawdę idealnie.
że mi się ona bardzo, bardzo podoba, uwielbiam ją. I teraz to byłoby na tyle z ściuchów i takich tam. Także teraz przejdę już do ostatnich trzech rzeczy. Mojej zimy sobie nie wyobrażam bez gorącego kakao. I tutaj mam akurat Nesquika, które, jeżeli chodzi o takie kakao, jest dla mnie najlepsze. Uwielbiam również, że tutaj nie ma firmy La Fiesta Marcepanowe, to jest po prostu bajka, że wszelkiego rodzaju kakao. Następnie herbatka zielona Twinning, to jest zwykła, bez dodatków, zielona po prostu, ale te firmy również piłam inne jakby kompozycje smakowe i były naprawdę przepyszne. No i oczywiście sobie nie wyobrażam zimy jak i każdego innego dnia bez herbaty owocowej. Tu mam akurat sagę. Tutaj jest wersja dzika róża, owoce leśne. Ja odkąd pamiętam, zawsze herbata owocowa jest u nas w domu. Także to by było moje takie trochę szybki, tak, taki może trochę chaotyczny, za to Was przepraszam, ponieważ na pewno jest obliż małego, bo ma dzisiaj taki marudny dzień. Także to był mój zimowy niezbędnik, moje kosmetyki, akcesoria, dodatki, ciuchy, wszystko. Jeszcze raz dziękuję Ci, kochana, za atakowanie mnie. Mam nadzieję, że Wam się tak spodobał. Ja już uciekam, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!